Szóstą część opowieści o ptaszkach zaczynam od pokazania Wam nowego czatownika, czyli tego wysokiego patyka, który wbił mój mąż. A teraz zobaczcie, przez chwilę jeszcze przerwę. Zobaczcie, tutaj jest właśnie gniazdko i cała instalacja kamerowa. Wracając do tematu, to wbił ten patyk, który nazywa się czatownią, taki wyższy, ponieważ wyczytałam, że powinien on mieć 1,5 metra. No i ma. A w gniazdku zmiany. Zmiany polegające głównie na tym, że ptaszki są coraz większe. Kokoszą się, kłębią, przepychają w tym maleńkim gniazdku, maleńkim i bardzo płytkim gniazdku. Więc patrzenie na to jest olbrzymim stresem, ponieważ no, ciągle ma się wrażenie, że zaraz któryś z nich zląduje na ziemi. Na razie jednak wszystko wygląda dobrze. One dosłownie już za dzień, dwa powinny być samodzielne w tym sensie, że powinny opuścić gniazdo, nie gniazdować już w nim, tylko gdzieś tam przebywać na pobliskich krzaczkach, drzewach, gdzie rodzice będą je dokarmiać jeszcze przez cały miesiąc. To naprawdę niesamowicie długi czas. Muchołówki należą do gniazdowników. Są to takie ptaszki, które pierwszą fazę rozwoju spędzają w gniazdku pod opieką rodziców. Dla odróżnienia, za gniazdownikami są takie ptaszki, które zaraz po urodzeniu są samodzielne. Mogą już skubać sobie jedzonko, dziobać, na przykład kury. Nasze muchołóweczki mają tutaj cudowne warunki. Jest piękna pogoda, nie jest za zimno, nie jest za ciepło. Jest wilgotne lato, więc owadów jest w bród. Oboje rodzice bardzo pracują nad tym, żeby dzieci miały wszystko, czego im potrzeba. Dziękuję bardzo za oglądanie kolejnego odcinka. Te odcinki niedługo się skończą. Jeszcze 1, 2, jak się uda, to 3. Trzymajmy dalej kciuki i ślijmy im jak najlepsze myśli. Dziękuję, pa!